Witajcie moi drodzy, z tej strony Krzysiek z firmy Remont For You. Witam Was w ten piękny, niedzielny dzień. W sumie jak Wy oglądacie to wideo, pewnie już jest wieczór, ale ja jeszcze póki co pocieszę się promieniami słońca, które dzisiaj naprawdę nas obdarzyło bardzo fajną pogodą i w sumie wszyscy są dzisiaj zadowoleni, aż chce się nagrywać. Wszyscy są szczęśliwi, bo jest bardzo ładna pogoda. Słuchajcie moi drodzy, jakiś czas temu na moim kanale pojawiły się filmy, w których to obiecałem Wam, że spośród komentujących rozlosuje pewne nagrody. I były to trzy filmy. Pierwszy film dotyczył hydroizolacji, drugi film dotyczył noża Knipex Cut X, który właśnie leży tutaj obok mnie, nówka funkielnie śmigany, oraz prezentacji skrzynek Kubrick Seria Pro. Dzisiaj do wygrania będzie taki zestawik ode mnie i od firmy Kubrick, bo to tak naprawdę no, firma Kubrick mi dostarczyła te skrzynki. Mamy toolboxa, toolcase'a i karta, tak więc na dobry początek uważam, że to jest dobry start, żeby zacząć przygodę właśnie ze skrzyniami Kubrick. Dobra, nie będę mówiła w bawełnę, biorę się za losowanie. Zapraszam. Zanim przejdę do losowania, to chciałbym Wam podziękować za wszystkie komentarze pod tymi filmami, za łapki w górę, no nie tylko pod tymi, które wymieniłem wcześniej, ale ogólnie pod wszystkimi moimi filmami. Bardzo Wam dziękuję za to, że jesteście ze mną, że wspieracie mnie w tym, co robię, bo tak naprawdę gdyby nie komentarze, gdyby nie ta rosnąca liczba subskrypcji, no to mnie by tutaj pewnie nie było, no bo po co robić coś, jeżeli coś nie przynosi efektu. Na marginesie tak Wam jeszcze powiem, jeżeli oglądacie twórcę, który robi dobry content Waszym zdaniem, nie mówię tutaj o sobie akurat, ale ogólnie, jeżeli oglądacie jakiegoś twórcę, który robi dobry content, który uważacie, że robi fajne filmy i no, lubicie go po prostu, pamiętajcie o złotych trzech zasadach widza YouTube'owego. Pierwsza zasada to jest łapka w górę, druga zasada to jest subskrypcja i trzecia zasada to jest komentarz. Obojętnie jaki, może to być kropka, może to być kciuk w górę, może to być hej, dziękuję, coś tam, cokolwiek. No, jeżeli to wykonacie, no to wtedy algorytm YouTube'a myśli, że ten film jest chętniej oglądany przez widzów i pcha go gdzieś tam wyżej. Dlatego wszyscy twórcy YouTube'owi, nie wiem czy zauważyliście, proszą Was na wstępie właśnie o łapkę, komentarz, subik, no bo to po prostu pcha gdzieś tam dalej te filmy. Tak więc no, jeżeli możecie, nie tylko mówię tutaj o sobie, ale jeżeli możecie, to gdzieś tam jak oglądacie fajnych twórców, no to po prostu pamiętajcie o tych złotych trzech zasadach. Dobra, nie będę owijał w bawełnę, przesunę się troszeczkę. Tutaj z tej strony ekranu wyświetla Wam się zrzut ekranu z mojego smartfona. Losowanie będzie odbywało się w sposób standardowy u mnie i w sumie już go pewnie znacie, jeżeli widzieliście poprzednie losowania. Będę kopiował adres filmu do strony ralf.com, chyba tak ta strona się nazywa. To jest strona, która wybiera losowy komentarz spod danego filmu, tak więc no, wydaje mi się to dosyć sprawiedliwe. Zacznę chronologicznie. Zacznę od filmu dotyczącego hydroizolacji. Kopiuję link, wchodzę na stronę ralf.com, wklejam, wybieram losowy komentarz. Rafał Ruby. Rafał Ruby otrzymuje ode mnie książkę Standardy prac glazurniczych. Gratuluję Ci, Rafał. Wylosuję jeszcze raz, żeby wylosować nagrodę pocieszenia, którą będzie kubeczek z logo Remont For You. Zobaczcie, mam już nowe kubeczki, tak one wyglądają. Kawka z nich, powiem Wam szczerze, rewelacja, jeszcze lepiej niż z tych starych kubeczków. Nagrodę pocieszenia, czyli kubeczek, otrzymuje ode mnie Robert Pawlak. Również gratuluję. Dobra, przechodzę na następny film. Następny w kolejce będzie nóż Knipex. Kopiuję link, odświeżę sobie tą stronę, wklejam do tej strony ralf.com, wybieram komentarz i super sprzęt przydałby się. Sebastian Kwapiszewski. Sebastian, otrzymujesz ode mnie właśnie ten nożyk. Gratuluję Ci wygranej. No i po raz kolejny wybiorę nagrodę pocieszenia w postaci kubeczka. Sebastian Duch. Nie ma nic lepszego niż praca dobrej jakości narzędziami. Zgadzam się z Tobą, Sebastian Duch, ode mnie otrzymujesz kubeczek. Dobra, no i została nam
został nam film o skrzynkach Kubrick Pro. Mamy 328 komentarzy, ponad 500 łapek w górę. W sumie też fajnie, fajnie bujnął się ten film. Kopiuję link. Wchodzę na Ralph Dash, odświeżę sobie stronę. Ok. Teraz uwaga, uwaga. Mam serię One, są super, pozdrawiam. Tomek R. Tomek R, gratuluję Ci. Otrzymujesz ode mnie pakiet serii Pro. Jeżeli masz serię One, no to znasz te skrzyneczki, wiesz, że są kozackie. Tak więc gratuluję Ci. I oczywiście też jeszcze koszuleczkę i kubeczek otrzymujesz zgodnie z obietnicą spod tego, znaczy no, z tego filmu. Wybieram jeszcze jeden komentarz jako nagrodę pocieszenia. Marek X. No, tym kubeczkiem skutecznie skusiłeś. No to właśnie ode mnie otrzymujesz kubeczek Marek X. No i w sumie to tyle. Gratuluję wygranym. Zatrzymam nagrywanie. Gratuluję wygranym. Mam nadzieję, że ta zabawa się podobała. Być może jeszcze macie jakieś inne pomysły na zabawę tutaj na moim kanale, bo chciałbym się też jakoś z wami, wam tutaj odwdzięczyć za to, że jesteście ze mną. Jak coś, to piszcie w komentarzach, no jakie macie pomysły, co można by zrobić, tylko bez głupot jakichś, że tam mam obciąć włosy czy coś, bo też takie propozycje były. Myślę o czymś realnym. Słuchajcie, co do zwycięzców, napiszcie do mnie maila. Mail macie tutaj w opisie pod tym filmem. Nic innego tam nie znajdziecie, tylko mail do mnie. Patronów jeszcze umieszczę, bo patronów zawsze umieszczam. Napiszcie do mnie maila, powiedzcie, napiszcie jaki macie nick, co wygraliście. Wtedy dogadamy się, gdzie wysłać daną nagrodę i myślę, że będzie spoko. Dobra, i to by było na tyle, moi drodzy. Mam nadzieję, że ten dzisiejszy film w sumie wam się podobał. Tak jak mówię, no piszcie w komentarzu, jeżeli możecie, może macie jakieś inne fajne pomysły na jakieś, nie wiem, zabawy na moim kanale. Może coś tam uda się innego rozlosować. Być może też uda się wycyganić coś od innych producentów, bo no większość współprac jakby odmawiam, to dobrze wiecie. Ale być może no coś warto z czegoś skorzystać, po to chociażby, żeby zrobić jakąś zabawę tutaj dla was, dla moich widzów. I tyle. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Mam nadzieję, że kawka będzie wam dobrze smakowała, chłopaki. Dobra, na razie.